Hejo, myślę, że każdy z nas spotkał się kiedyś z obietnicami na etykietach masek czy odżywek, które od początku wydawały się dość nierealne, ale jednak pokładaliśmy w nich nadzieję, ponieważ od dłuższego czasu mieliśmy już dość tego, jak układają się nasze włosy, jak się puszą, strączkują, czy robią cokolwiek innego, czego my od nich nie oczekiwaliśmy. Ewentualnie w internecie spotkaliśmy się z samymi ohami i jachami na temat danego produktu. Jakaś nasza ukochana włosomaniaczka polecała konkretną maskę i mówiła, że przynosi ona sama piękne efekty, a jednak u nas efektu nie ma, bądź jest odwrotny od oczekiwanego. Co w takim przypadku zrobić? Zapraszam do oglądania dalej. Na początku wyjaśnijmy sobie różnicę między maską a odżywką do włosów, ponieważ jest to jedno z najpopularniejszych pytań, jakie dostaję w wiadomościach prywatnych. Maska do włosów w teorii powinna być gęstsza, bardziej treściwa i powinna lepiej sprawdzić się w przypadku takiej głębszej pielęgnacji i przetrzymywania jej dłużej po myciu. W praktyce wygląda to tak, że producenci kosmetyków te nazwy często stosują dość zamiennie i zarówno odżywkę i maskę do włosów możesz trzymać dłużej niż minuta na głowie, mimo że na opakowaniu może być napisane co innego. I po obydwa kosmetyki mogą sięgać oczywiście posiadacze i posiadaczki wszystkich rodzajów włosów, czy to prostych, czy to kręconych. No dobra, ale przejdźmy do problemu pod tytułem maska nie działa. Takie wiadomości też od Was często dostaję. Co robić, gdy maska nie działa? Co robić, gdy odżywka nie działa? Kupiłam odżywkę, miała być super, a ona nie działa. Co właściwie oznacza, że maska nie działa? Ja to widzę w taki sposób, że albo nie widzimy obiecywanych przez producenta efektów, czyli na przykład tych lśniących włosów, braku puchu, czy na przykład braku przyklapu, albo te efekty nie są dla nas wystarczająco zadowalające. Ale czy to oznacza, że dana maska czy odżywka jest złym produktem? Absolutnie nie. Po pierwsze, dlatego, że każde włosy są różne i dlatego też każde włosy mają nieco inne potrzeby i maska, która tobie się nie sprawdza, może być idealna dla innej osoby. A po drugie, dlatego, że często problem tkwi w aplikacji produktu na włosy, w formie aplikacji odżywki czy maski, a nie w samym kosmetyku. Jak więc prawidłowo używać masek i odżywek do włosów? Więcej nie znaczy lepiej, ale nie należy też maski skąpić. Ilość produktu, jaką będziemy aplikować na włosy, zależy oczywiście od ich rodzaju, grubości, gęstości, długości, tego, czy są kręcone, czy są wysokoporowate, średnioporowate, czy niskoporowate, ponieważ porowatość też wpływa na to, jak włosy chłoną dany kosmetyk. Wysokopory mogą wręcz maski pić, a niskopory mogą niekoniecznie tak szybko przyjmować dany produkt, ale zależy również od tego, z jaką konsystencją produktu mamy do czynienia. Tak jak mówiłam przed chwilą, jeśli macie włosy wysokoporowate, grube, gęste czy długie, to będziecie potrzebować więcej produktu niż posiadacze czy posiadaczki włosów cienkich, delikatnych czy o niższej porowatości, szczególnie jeśli dany kosmetyk jest dość rzadki i dosłownie się leje. Tak czy siak na starcie lepiej dać mniej produktu i ewentualnie później go dołożyć w miejsca, gdzie będzie go brakowało, niż od razu dać za dużo i spowodować obciążenie włosów. Maska, która jest aplikowana na ociekające wodą włosy, ma mniejsze szanse, aby zadziałać. Po pierwsze dlatego, że jest w pewnym sensie rozwadniana, a po drugie dlatego, że bardzo często razem z wodą z naszych włosów ścieka i kosmetyk pielęgnujący. A więc nie dość, że nie otrzymujemy zadowalających nas efektów, to jeszcze marnujemy produkt, dosłownie wylewając go do odpływu. Dlatego przed aplikacją maski czy odżywki na włosy odciśnijcie je porządnie z wody. Do tego może przydać się też ręcznik do włosów. Ja oczywiście polecam ręcznik z wiskozy bambusowej marki Heio, ponieważ chłonie on wodę lepiej niż bawełna, a dopiero później po odciśnięciu wody, kiedy włosy są po prostu wilgotne, ale nie ociekające, są gotowe na przyjęcie kosmetyku pielęgnacyjnego. Jeśli brakuje Ci objętości po myciu z użyciem maski, czy na przykład masz spuszone końce, mimo że używałaś czy używałeś odżywki, to bardzo możliwe, że problem tkwi w miejscu aplikacji produktu. Nakładanie maski powinno mieć swój start na końcach włosów, ponieważ to one są z nami najdłużej i potrzebują najwięcej pielęgnacji. One też, jeśli nałożymy tej odżywki czy maski zbyt dużo, najprawdopodobniej nie pokażą, że są obciążone, w przeciwieństwie do nasady, która już tyle kosmetyku może nie przyjąć. Prawidłowa aplikacja odżywki ma się więc podobnie jak prawidłowe czesanie włosów, rozczesywanie włosów, czyli zaczynamy
od końcówek, a dopiero z czasem pniemy się ku górze i zatrzymujemy się mniej więcej na wysokości ucha przed naszą nasadą, która po prostu jest bardzo podatna na obciążenia. No chyba, że nie macie z tym problemu, to wtedy oczywiście śmiało możecie jechać wyżej. Wczesywana po aplikacji odżywka ma o wiele większą szansę zadziałać równomiernie na całej głowie, ponieważ rozkładamy ją po wszystkich włosach w miarę porówno. Możemy więc dzięki temu uniknąć pojedynczych spuszonych pasm, czy takich sklejonych nadmierną ilością produktu. Tak jak mówiłam wcześniej, poprawne rozczesywanie czy wczesywanie odżywek we włosy polega na tym, aby zaczynać od końcówek i dopiero później piąć się ku górze. Jest to szczególnie istotne w przypadku włosów mokrych, ponieważ są one dużo bardziej wrażliwe i bardziej podatne na zniszczenia, dlatego takie wczesywanie odżywki powinno być powolne i dokładne. Jeśli macie kręcone czy falowane włosy i chcecie podbić swój naturalny skręt, to oprócz stylizacji, również w tym punkcie warto wprowadzić już ruch ugniatania, czyli takiego wgniatania odżywki we włosy. Po pierwsze, dzięki temu końcówki mogą lepiej przyjąć produkt, a po drugie, będziemy już trenować nasz skręt i włosy w pewnym sensie nauczą się mocniej się kręcić. Dłuższe trzymanie masek czy odżywek na włosach jest zalecane szczególnie włosom zniszczonym, włosom wysokoporowatym i tym, które potrzebują większej i głębszej pielęgnacji. Jeśli chcecie wzmocnić jej działanie, warto przetrzymać ją od kilku do 30 minut, nie ma sensu robić tego dłużej. Generalnie mówi się, że warto trzymać odżywki i maski pod czepkiem, ja jednak nie jestem fanką tej metody i wolę spiąć włosy pokryte maską klamrą, czy na przykład zrobić z nich koka i spiąć je gumką, ponieważ takie trzymanie mokrych włosów pod foliowym czepkiem tworzy efekt sauny i nie jest to zdrowe dla skóry głowy. Dłuższe trzymanie kosmetyku sprawdzi się szczególnie w przypadku masek czy odżywek proteinowych, szczególnie tych, które mają w składzie proteiny małocząsteczkowe, hydrolizowane, ponieważ one potrzebują trochę więcej czasu, żeby zadziałać. Jeśli chodzi o maski emolientowe, ja zazwyczaj ich nie przytrzymuję na głowie, ponieważ wystarczy te kilka minut, żeby faktycznie dobrze zadziałały i wygładziły włosy. I kropka nad i pielęgnacji, czyli element mycia, którego ja praktycznie nigdy nie pomijam, staram się nie pomijać, ponieważ zawsze przynosi to opłakane skutki, czyli zamykanie pielęgnacji emolientem. Jeśli po użyciu wybranej odżywki czy maski zauważacie puch, to sprawdźcie, czy nie zawiera ona w składzie humektantów czy protein. Jeśli tak, to może się zdarzyć, że potrzebujecie po prostu użyć po niej dodatkowo jeszcze maski czy odżywki emolientowej, która domknie Wam pielęgnację, wygładzi włosy i zatrzyma nawilżenie dostarczone wcześniej na przykład odżywką humektantową. Czyli nakładamy odżywkę A, która może być nawilżająca czy proteinowa, spłukujemy ją, a następnie nakładamy odżywkę B, czyli odżywkę emolientową, która zawiera tylko albo głównie substancje emolientowe, czyli natłuszczające, wygładzające i nabłyszczające. To faktycznie sprawdza się przede wszystkim włosom wysokoporowatym, z tendencją do puszenia się, włosom rozjaśnianym, koloryzowanym i ewentualnie włosom średnioporowatym, które tak łatwo się nie obciążają. Wiem, że niektóre niskopory też to stosują z powodzeniem, ale w większości przypadków jednak często dla niskoporów jest to troszeczkę zbyt dużo. Warto wypróbować zamykanie pielęgnacji emolientem u siebie, ponieważ uważam, że może być to jeden z takich większych game changerów pielęgnacji włosów. Dajcie znać, czy do tej pory aplikowaliście odżywki i maski prawidłowo, czy jednak któryś z tych punktów był przez Was pomijany czy naginany. Zapraszam Was na mojego Instagrama Zakręcownia, gdzie bardzo często publikuję włosowe rolki, ale też pokazuję się od tej strony lifestyle'owej. Wpadajcie też na grupę Zapuszczaj Zakręcownią i Careers Polska na Facebooku. Widzimy się w kolejnych odcinkach, trzymajcie się, pięknego dnia i na razie. Pa, pa!